W minioną sobotę i niedzielę gorliccy kibice młodzieżowej siatkówki byli świadkami ciekawej rywalizacji młodziczek i kadetek uczestniczących w memoriale Stanisława Elmera. Była to 9. edycja tych rozgrywek, związana ściśle z 9. rocznicą śmierci naczelnego redaktora Polskiej Gazety Krakowskiej oddział w Gorlicach świętej pamięci Stanisława Elmera. W sobotę w godzinach południowych, nim rozpoczęły się pierwsze turniejowe mecze, odbyła się ceremonia uroczystego otwarcia z udziałem posłanki ziemi gorlickiej Barbary Bartuś, a także włodarzy miasta i powiatu gorlickiego i małżonki świętej pamięci Stanisława Danuty Elmer. Byli też znajomi i przyjaciele redaktora. Tę krótką ceremonię otwarcia uświetnił występ grupy tanecznej z Młodzieżowego Domu Kultury pod kierownictwem Moniki Wacek. Kadetki swoje memoriałowe mecze zakończyły w sobotę. Spośród 5 zespołów, które przystąpiły do rywalizacji, najlepszą okazała się drużyna Jasielskiego Mosiru, która w finałowym meczu pokonała zespół Rafała Liany Gorlicki Ekstrim 2-1. Kolejne miejsca wśród kadetek zajęły UKS Dębowiec, Krakowska Wisła i Most Wieliczka. Z indywidualnych wyróżnień, jakie organizator przyznał najlepszej kadetce turnieju, MVP przypadło zawodniczce zwycięskiego zespołu z Jasła Darii Pykosz. W rywalizacji młodziczek zaś wzięło udział 16 zespołów, które podzielone na 4 grupy grały w sobotę na 2 halach w zespole szkół nr 1 oraz miejskiego OSIR-u. Systemem każdy z każdym. W niedzielę zaś grano ćwierćfinały, półfinały i finały. W tym najważniejszym meczu tego memoriału, w finale, spotkały się drużyny krakowskiej Sparty i gospodarzy, pierwszy zespół gorlickiego Ekstrimu. Przy głośnym dopingu gorlickiej widowni gorlickie złotka podopieczne Rafała Liany nie sprostały zadaniu i po dramatycznej końcówce uległy w tiebreaku zespołowi z Krakowa 1-2. W meczu o trzecie miejsce UKS Jedynka Tarnów pokonała Most z Wieliczki również w tiebreaku 2-1. Stale przyważam nowe dziewczata. W tomto roku, tak jako aj w ostatnich rokach, tento turnaj je na veľmi vysokom, na veľmi vysokej úrovni, možno pre polských divákov na vysokým požomie, za co dziękuję i za zaproszenie i za ten vysoký požom. A to dobre, ktoré získali tu skúsenosti herné, naviazali nové kamarátstva s polskými dievčatmi, som veľmi rád a pevne verím, že na tom 10. ročníku že sa ho dožijeme. Jesteśmy już po 9. edycji memoriału, Międzynarodowego Memoriału imienia Stanisława Elmera. Po raz 9. do Gorlic zjechały drużyny z Polski i z zagranicy. Gościmy po raz 9. naszych zaprzyjaźnionych przyjaciół ze Stropkowa. Mamy w tej chwili 240 zawodniczek, 21 drużyn, 2 hale sportowe, 6 boisk, więc skala przedsięwzięcia jest naprawdę ogromna. Wymaga to masę pracy, przygotowań, uzgodnień. Natomiast kiedy już zawodniczki zjeżdżają do Gorlic, kiedy widzi się ten entuzjazm młodych adeptek siatkarskiego rzemiosła, to zapominamy o tych wszystkich trudach organizacyjnych. Cieszymy się razem z nimi, cieszymy się z tego, kiedy wygrywają. Smucimy wtedy, kiedy dziewczyny bardzo przeżywają, czasem pojawiają się łzy. No i cóż, trzeba robić dalej to wszystko po to, aby promować siatkówkę, promować sport, zdrowy styl życia i promować Gorlice. Ostateczna kolejność pierwszej szóstki 9. memoriału imienia Stanisława Elmera, pierwsza Sparta Kraków, drugi gorlicki Ekstrim, na trzecim miejscu Tarnowska Jedynka, na czwartym Most z Wieliczki, piąta Sandecja Nowy Sącz, a na szóstym Słowacka Tesla Stropkow.